Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MCO, to przed wami czwarty odcinek z Gear Series, Sam Siberian Mayhem. Kontynuujemy, panie i panowie, chciałem takie intro zrobić, nie mam pojęcia czemu. Mam nadzieję, że wam trochę pogrzechotało w głośnikach i w słuchawkach i w uszach. Piknik na skraju drogi, czwarty poziom, panie i panowie, i jak przeczytałem na internecie, bo musiałem sprawdzić, bo bym inaczej umarł, jest 5 poziomów w tym DLC, także w tej grze. Także będziemy kontynuować, mamy dwa poziomy jeszcze do ogrania, 7 na 27 sekretów, 12 na 5 zapisów. No cóż, mam powiedzieć. 30 milionów punktów to nieźle. Kontynuujmy, panie i panowie. Jesteśmy na pociągach. To wygląda jak The Walking Dead. Tak trochę. Please tell me those two things are unrelated. Iwan mnie nie lubi. On mówi, o, Sirius Sam? Kto jest Sirius Sam? Jaki sipek. Dobra, ja pierwsze co zrobię, to pójdę na bok. Bo zakładam, że mogę tu przeskoczyć. Tak, jest. Pójdziemy sobie tutaj na dół, bo tu już widzę sekret pod mostem. A co tu się wydarzyło? Ha! Zabiłem mewę. O kurde, nie wiedziałem, że się da coś innego niż potwory w tej grze zabić, ale się tak da. A tu zamarzam, tak? Okej, dobrze, rozumiem. Ciekawe, czy to do czegoś nawiązanie tutaj, bo oczywiście nawiązań w tej grze jest oczywiście masa. Powiedziałem oczywiście dwa razy, powiem jeszcze trzy razy. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Tu jest statek jakiś. Nie do końca wiem, co i czemu. Co ją prezentuje w ogóle sobą. Cześć, Mary. Nie chcę was zabijać, tylko sprawdź, co tutaj jest. Pam, 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 pam. Ciekawe, czy wszystkie 5 odcinków będzie po godzinie, nie? Jestem mega ciekawy, powinny być. Skoro takie poziomy są długie i tyle zwiedzamy razem tutaj. Nawet nie wiecie, ile zajmuje renderowanie tych odcinków. Strasznie dużo. Jeżeli chcecie zobaczyć, ile zajmuje, zapraszam na Discorda, link w opisie. Tam wrzuciłem zdjęcie na czat ogólny, ile to zajmuje, więc. Trochę dużo, trochę dużo. Ja jestem ciekaw, czy jest nawiązanie do czegoś, czy nie. Możecie mi powiedzieć w sumie, czy to jest nawiązanie do czegoś, czy nie. Dostałem drona kolejnego. Tak? Sam drona, co ja dostałem w sumie teraz? Nie wiem co zebrałem, ale zebrałem coś. Ej, nie patrzyłem, na tego gościa patrzyłem, nie patrzyłem co dostałem. Never mind. Mi się wydaje, że dostałem ten nalot po raz kolejny. Jak to się nazywało? Tnoa. Nie mam pojęcia, czego to jest skrót, ale no Tnoa. No to Tnoa. Okej, poszliśmy z jednej strony, a z drugiej strony też byliśmy. No to możemy kontynuować w takim razie. Tu możemy przejść. No i dobra, lecimy. Ale to oczywiście znowu mapa jest ogromna, musimy iść tam. Ale nie zabraje nam iść tutaj torami i zobaczyć, co jest na końcu. Prawda? Prawda. Hops, 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 hops. No tu się pociąg może nie tyle co wykoleił, co... No nie da rady dalej przejechać. Fajnie, że to jest wymodelowane. Jak tu skaczemy, to widzimy, że faktycznie tory się ciągną. To jest spoko. Moim zdaniem. Right. Tu nic nie ma w takim razie. Ja wszystkiego nie znajdę, nie staram się wszystkiego znaleźć, staram się po prostu dobrze bawić razem z wami na tym kanale w tą grę. I pierwszy odcinek ma pewnie 200 wyświetleń. Holy shit. Więc super, krótko mówiąc. No i oczywiście Kamil, Bóg Sirius sama na tym kanale. Razem z Sirius Capsule w sumie. Powiedział mi, że pominąłem oczywiście na początku wyrzutnie rakiet. W każdym Sirius sobie jest na początku gry wyrzutnie rakiet, ale byłem zbyt zajarany, żeby tą wyrzutnię niestety zebrać, także... No wiecie jak to jest. No i tak, Kabanosek, użytkownik, powiedział w komentarzach, że ta gra potrafi być nużąca. Ja się nic nie dzieje po prostu momentami. Ja się zgodzę, ale też nie do końca, ponieważ tutaj faktycznie wszystko ładnie wygląda. Możemy się skupić na otoczeniu, jak się nie nawalamy. A jak się nawalamy, to się skupiamy po prostu na tym, co się dzieje, żeby przeciwników rozbroić i tak dalej, żeby, wiecie, po kolei każdego, wiecie, że o, oni są ważniejsi, bo oni są bardziej niebezpieczni, ich rozwalimy najpierw, tych możemy trochę poczekać z nimi i tak dalej, więc tak to wygląda z mojej perspektywy. No i ogólnie te odcinki są długie, mam nadzieję, że mój komentarz i tak komentuję wam się podoba i nie nudzicie się na tych filmach, jak je oglądacie, krótko mówiąc. Dajcie mi znać w komentarzach, piszcie komentarze, ja każdy komentarz czytam, każdy komentarz, na każdy komentarz staram się odpowiedzieć i każdy komentarz zawsze widzę, także na spokojnie. Jeszcze nie ma tak dużego kanału, żebym nie widział każdego komentarza. Ale tu będzie napierdalanka, coś czuję, uff. Wyczuwam niezłą sieczkę tutaj. Przecież to coś jest, po prostu drzewko sobie stoi. I też właśnie czytałem recenzję tej gry Sirius Capsule na Steamie
I on tam powiedział, że jest nawiązanie lokalizacja, w sensie Systems, o tu coś jest, Systems Evil Village, ósemki, w sensie. Ja nie wiem, czy to jest, czy jest jakiekolwiek nawiązanie, ale nie, to jest nawiązanie? O, w momencie się wszystko ściemnia. I'm scared. Ale tak, nie grałem w Resident Evil Village, więc najpierw będę wiedział. Czy to jest nawiązanie do Resident Evil Village? Dobra, zakładam, że tak. O, w mordę, co? Nie, to jest chatka po prostu. Boss chatka. To jest biomechanoid po prostu? Jako chatka? Chyba tak. To jest po prostu biomech. O, mogę tu żeby ci katy robić ten. Ale to zakładam, że nie mogę na domie. Dobra, w sumie wiecie co? I po tobie, kolego. Nie, jeszcze się trzyma. What the fuck? On wytrzymały jest. No to nieźle. Czy to jest nawiązanie do Resident Evil Village? Nie wiem, możliwe. Boss fight z domkiem dla Baby Jagi, no nie wierzę. Nie spodziewałbym się. Się wystrzelam z rakietnicy mojej niestety. Uch, to leciało prosto we mnie. To się przeraziłem trochę. Czy to padnie kiedyś? O! O, dobrze, Jezus! O, super. Duży mechanoid. Super, nie zdążyłem uciec. Ech, dobra, to jeszcze raz w takim razie. C4 też mam, także mogę tego użyć. Nie wiem, czy to się przyda. Przecież to namierzanie automatyczne. Teraz mogę nawalać, dobra. Ale dostał pięknie. To już? Czemu tak szybko poszło teraz? What the hell, man? A. Dobra, dzięki za rakiety i ogólnie wszystko. Doceniam. To było nawiązanie? Jeszcze raz pytam. Nie wiem, możliwe, czy tam była, nie wiem, był tam domek, który chodził o kurzych łapkach? Bo wiem, że dom na kurzych łapkach to jest Baba Jaga. To jest dom Baby Jagi, to wiem. Tu się ściemnia wszystko to. Ogólnie klimat tutaj zrobili bardzo fajne, tu się przychodzi. Jezus Chrystus. Jeszcze raz zapis. Bo ja nie chcę się wracać, nie chcę robić tych samych sekcji po 50 razy, a mi nie zależy na wyniku aż tak bardzo, także... Tak to wygląda. No dobra, fajny sekret. Tu pewnie jest masa sekretów jeszcze dookoła. No ale my ciśniemy do przodu, nie będziemy się, że tak to imię, opierdalać. Idziemy cisnąć do przodu. Mamy zapis. To są hajpie, czy po prostu ptaki? Guys? No dobra! No dobrze, skoro tak, panowie, to dobra, niech będzie, w porządku! Ja jestem za, jak najbardziej! Jezu, to zajebiście, jeszcze lepiej, what the fuck! Gdzie ja będę mógł uciec w ogóle tutaj? Nigdzie! O, w dupę! Przeżyłem to, ale to było ciężkie do przeżycia. Dobra. Dwójki. I jeszcze ten? Fuck me. Okej. Okay. O, mordę. Dobra, najpierw biomechanoidy. Najpierw biomechanoidy. Okej, okay, zapamiętałem. Najpierw biomechy. Dobrze. Bo z nimi sobie poradzę. Mam jeszcze ten hoverboard. Może go użyję, zobaczymy. Okej, okay, najpierw biomechy. Znaczy, to jest strzały stage. Dobrze, tam jest kolejny. Najpierw mi się wydaje, że ich trzeba po prostu skosić. A kamikaze będą blisko, to weźmiemy tymi. Ja pierdzielę. Dobra, już nie lecą. Ej, tak jest ich w chuj! What? No dobra. Nie, muszę z pierwszej osoby. To wygląda zbyt dobrze. To wygląda zbyt dobrze! Nie, nie chciałem umrzeć, ale ja bym umarł specjalnie, żeby to zobaczyć jeszcze raz. Chyba w złe miejsce poszedłem, ale nie, nie jest źle. Przeżyjemy to. Damy radę. Dobra, idzie ten zielony kolega. Nie zdążę przeładować, nieważne. Poradzimy sobie z wami tak czy siak. Zdechnij sobie. Dobra, nie mam amunicji. Nie mam kurwa amunicji.
do tego. Nie, nie, nie koledzy, nie, 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 ja widzę jak wybiegniecie do mnie. Ja to widzę, dobra, na szczęście jesteśmy w tej części szybsi niż kamikadze. Także, ale będzie dup zaraz. Ho, ho, ho. Nice. Ja mam ammo, muszę sobie poradzić jakoś teraz. Mi sami tego nie idzie? Nie, dobrze. Musimy sobie z nimi poradzić. O, shit! No okej. Okay. Ciężej i więcej HP zada tak naprawdę. A chwila, bo mam jeszcze takie coś. O właśnie. A to zajmuje za długo, dobra. Piękne to było. O, czuję się jak małe dziecko. Super to było. God forbid, jak tam się dostać? Na górę, jak jest taka obstawa, fuck me. Dobra, ammunition, ammunition for my AK-74, I need you, man. Dobra, tu mamy amunicję, sobie uzupełnimy. Co nas jeszcze czeka? Fuck me. To było zajebiste. Mam tylko hoverboarda, ale chcę go zachować na naprawdę niezłą miatkę. Ja faktycznie będę w złej sytuacji, to sobie go użyję. Mam tyle rzeczy, których nie... Tyle rzeczy, czy ja w ogóle użyję jakiegokolwiek gadżetu? Nie. Przez całą grę. Chyba nie użyję. No, użyłem sobie hoverboarda. Raz. To w sumie tyle. Bo chciałem zobaczyć, jak to działa. No i tego nalotu użyłem raz. Po prostu są nowe rzeczy, chciałem zobaczyć, jak działają. Ja bym sobie poradził bez tego. Dobra, czy ja tu podejdę na, jakoś normalnie, na spokojnie? Trochę wątpię. No dobrze, jakaś chatka. W ogóle zobaczcie. To jest... O, tam wieża w ogóle jest kolejna. To jest tak ogromne wszystko. A nie zwiedzimy wszystkiego, no nie? Więc... No nie wiem, czy mi się to podoba, czy to jest... Tak powinno być. Tam jest ta wieża pieprzona, która mi się bardzo nie podoba. Czy ja w ogóle ją dostanę jakkolwiek? Chyba nie. Bo nie mam co strzelać. Bo właśnie obejrzałem odcinek poprzedni, trzeci. I tam była mowa, żeby te wieżyczki rozwalić. Te miniganowe, właśnie które ona ma. Że to nam pomoże bardzo, jak to rozwalimy. Ja nie zwróciłem tu uwagi wcześniej. Tu jest life schowany. Hello. A co jak użyję tego life'u? Użyjmy tego life'a, zobaczmy, może będę miał więcej HP. O, 50 więcej! No to dobra, bardzo dobra robota. No nie wiem, tego, ten dron niekoniecznie. Używajmy tych gadżetów. Niech będzie. Zagięcie czasu, użyjemy następne w jakiejś większej sieczce. What? No. Ojej. Mamy czołg? To zapory jakieś wojenne, widzicie? Dobrze mówię? Chyba tak. Okej, czy będziemy mieli fucking czołg? Dobrze. Jakimś cudem on działa. Jest sens. Logo sobie stała na boku tego czołgu. Jaki on jest szybki. To jest czołg z dopalaczem. What the fuck? Oj, mam minigana w tym czołgu, super. Czy to jest ograniczone jakkolwiek? Nie. O, ty gnoju wiedny. Ja mam dopalacz. Ten czołg jest jakiś zmodyfikowany! Czołgiem, panowie! Dobra, panowie, sorry, a wy mi nic nie zrobicie. I wy kompletnie nic nie zrobicie. Nie mam co się martwić nawet. O Jezus! O, wy mi już zrobicie! O, dobra! Trochę wyjazd, bo kamikadzy mnie już zrobią bubu. Niestety, więc trzeba uważać. Zapominam, że mam dopalacz cały czas. Uciekaj! Nie! Woohoo! Dobra, to drzewo ściąłem na szczęście. Yup! Nice! Czemu ten dźwięk kamikadzy się buguje? Charlie umarł niestety. Jeżeli nie wiecie, czemu nazywam go Charlie przez całą grę, to jest duży mechanoid czerwony, arachnoid czerwony. Obejrzyjcie sobie ustawa czwórkę. Będziecie wiedzieć. BUM! Nice. Teraz tam wieża nie ma szans. Iść HP, a choke! You ain't got no chance, boy! I tego minigana mam nieskończonego, więc I'm sorry. Ale no. I bez przeładowania tego minigana mam, także... Cóż mam powiedzieć, a jak chciałem rakietą, to przestałem chwilę strzelać miniganem. Right, rozumiem. No, byczki, toro, toro! Ale ten poziom się fajnie zaczął. To są pajączki w ogóle tutaj. Myślałem, że to gnary idą. Części ich w ogóle lecą, zobaczcie. Fuj! Au!
Oni w ogóle coś robią, zobaczmy. Guys? Absolutnie nic. Okej. Okay. Cześć wieżo. Nice. Oj, dobrze leci, niedobrze. Bo jej trzeba wziąć zakiety wszystkich. No i ta wieża też mi trochę bugu zrobi. Dobra, trochę się wycofujemy spod tej wieży, bo... No niestety ona ma przewagę nad nami, jak na razie, aktualnie. Nie tracimy dużo HP, ale tracimy HP, więc... Lepiej się wycofać. Na bezpieczną odległość, zanim nie wyczyścimy. I potem pojedziemy do nich. A, o, tam idzie Knum! Potężny przeciwnik! Aha! Oj panowie, nie macie zbytnio szans ze mną aktualnie, bo ja mam motherfucking choke! And I will f- O nie, pierwsza mnie zauważyła. Trzeba się oddalić. I Knum nie żyje. Biedny Knum, faktycznie mi go szkoda. To są grenadierzy, aha. Takie rzeczy, no dobrze. Też nie macie szans, nikt nie ma szans ze mną. W ogóle ci goście z tarczami, teraz ich zauważyłem. Sobie szybko padną. Co to jest? Oh fuck, co? Halo! O kurde, co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia co to było, ale właśnie dostaję w pierdyl. I ta wieża tutaj też jest. I jaka wojna w ogóle? To już jest wojna. Teraz też jest wojna. Kto kombinuje, ten żyje. Taniej kupię, drożej sprzedam. Potwory też upierdolę. Kurde, 6 HP mam. Niedobrze. Arr! Co to w ogóle jest za stacy tutaj? Ej, kamikaze prosto wpadłem. Fuck. Coś czuję, że jak mi ten czołg padnie, to będę kompletnie w dupie. Co mi to daje? Mam tu się zatrzymać? Chyba tak. To spróbujemy tam się zatrzymać. Może to nie jest jakiś heal? Jakiś ten? Cokolwiek. Sprawdzimy zaraz. Ale wy szybko padacie. Jak miło. O nie. O nie, ja tego nie uniknę nawet. O my gy, to niedobrze. I są ci goście z tymi tarczami. I to wiecie, też przydałoby się rozwalić. Mnie irytuje, tak mega. O, mogę je załatwić, te wieżyczki, nice. Oj, dostajesz w ciry. I padła. O proszę. Nie wiedziałem, że tak się da. Bo to jest ta suka tu jeszcze jest. I po niej. Tyle ci było, wieżo, miło było poznać. Tam idą przeciwniki, jak widzieliście wcześniej. Jeżeli zwróciliście uwagę. A ja chcę tu się zatrzymać. Co mi to da? Tu się zatrzymam. Heal czy co? Nic mi to nie dało aktualnie. Padła, dobra. No i te skoczki, no to są gnary, to nie są skoczki. O, są spalacze. Oni mogą na nas zrobić szkół, to spory, jak mi się wydaje. Dobra, okej. Okay. Trzymamy się jeszcze. Tam idzie Knum, ja go widzę z daleka. Trzeba go rozwalić. Co tam do mnie nawala? Czy to są te mumie? Z czwórki chyba tak. Nie wiem, coś robią? Nie, te mumie nic nie robią. Dobra, okej. Okay. Tam jest kolejna wieża. Zapewniam, że mogę ją zniszczyć. Czy muszę być chyba bliżej. Chyba te Knumy są ważniejsze aktualnie. Chociaż nie, ta wieża jest bardzo ważna. Ale te Knumy też za to, co mi takie uważają, że to jest szok. Lepiej się wycofać. Chyba Knum rozwalony. Dobra, jak ten czołg będzie wybuchał, to muszę z niego wyjść. A bo teraz wyjdę i tu wejdę, zobaczymy co się stanie. No, bo jestem daleko od tej wieży, to mi się nic nie stanie od tej wieży. A bardzo bym chciał zobaczyć, o co chodzi z tym właśnie na środku, co jest. Pewnie kolejny sekret jakiś. No, są te mumie, nice. Czemu tutaj akurat w takim dziwnym miejscu? Nic się nie pali ani nic, no ale dobra. Może chcieli po prostu jakiegoś nowego przeciwnika po prostu dać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba coś tam jeszcze idzie?
Ja ty chyba nie dosięgnę nawet do niej. Ja w sumie nie wiem. Coś tam jest? Co to jest w ogóle tam? Są skały czy co? Nawet nie wiem. Dobra, wyjdźmy z tego czołgu na chwilę. Co się wydarzyło? Mamy kosmiczną mumię, jak widzicie. Ois. Czemu to się świeci? Zniknęło to, halo? A nie, muszę to ogarnąć tym czołgu. Ktoś ma pomysł, jak to działa? I o co tu chodzi? No idea, o co tu chodzi, naprawdę. Wiem, ale dzięki grze chodzi mi o to, jak to ogarnąć. No clue, no trudno. Trudno się mówi. Nie wiem, co to jest, nie mam zielonego pojęcia. Chyba, że tu się czołg SP. Aha! To by miało dużo sensu, nie? A to są byki! No! A myślałem, że to jest, że to że nie, jakieś skały są, bo nie mogę tego zastrzelić. Jakkolwiek. Czy tu się czołg SP? Nie mam pojęcia. Miałoby w sumie sens, nie? Tu się czołg SP-ił. No byki! No w ogóle coś mi robią? Wątpię. Ale boję się od nich, o Jezu, z daleka trzymać. I teraz cię mogę rozwalić. Oj, ty głupia wieżo. Nie trafiłem? Teraz trafiłem. Tyle cię było. To było zajebiste. Przeżyliśmy tym czołgiem. We fucking did it, mates. Oh, mate, we fucking did it, yeah. I'm going in. Super. Dobra, muszę, jednak muszę wyjechać. Muzyka się włącza, jak do czołgu wsiadamy. Niesamowite. I'll never forget our time together, sweetheart. Maybe I'll see you after the war. Give me a call. Czemu jedziesz sam? Nie jedź. Wróć, sobie do ciebie strzeliłem, nie chciałem. To było zajebiste. Mój Boże, super była ta sekcja z tym czołgiem teraz. Uff. Dobra. Misja poboczna. Sprawca znajduje się w dole drogi. No dobrze, sprawdzę jak najbardziej. Bardzo chętnie. Ale szukam jeszcze sekretów i sakretów. Halo? Panie Stachu na wróble? Pan tutaj chronisz pola, mam nadzieję. Nie tylko pola. Tylko kule armatnie. Magazyn broni, w którym były tylko kule. No dobra. Magazyn jest magazyn, nie? Cóż mam powiedzieć? Nie będę tego krytykował. Magazyn jest magazyn. Dalej nie mam wyrzutni rakiet, ale mam amunicję do niej. Sekretów. To jest interesujące w sumie. I czekam na wyrzutnię rakiet. Tfu, cool. Ja się będę z tym mylił do końca po prostu serii. Do końca grania w studiu sama mojego, naprawdę. Dramat. Czy mogę wejść na górę? Chyba nie. Oj, chyba nie. Co w ogóle jest? Nie. Ale tu mogę wejść na górę. Jestem święcie przekonany, żebym mógł. Ops. Udało się. Sam nie wierzę. Nie dowierzą. A to by się jakoś dało? Debina tu jest. Debina był zagrać wcześniej, także patrzę każdą debinę teraz jaką mogę. Rafix mi powiedział o tym komentarzu o tej właśnie debinie. Chyba w pierwszym odcinku to było. Chyba, nie jestem przekonany. Tu jest droga. To jest droga fabuła, tu jest droga sekrety, także idziemy tam. No i misja poboczna przede wszystkim. Wszystkie misje poboczne będą wykonane. Mogę tym jechać? Nie mogę, bo jest zepsute, zardzewiałe. Nie działa. Trudno, lecimy dalej do przodu. Łobutu, ludzie, zaczęło się. Non-human structure. Sounds promising. Ta. Dostał w dupę. Tyle go było. O! Hey guys! Masz tarczę, gnoju wierny. Jesteś słaby. Coś tam na mnie czeka grubego, mi się wydaje. Tam coś jest? Biesko się świeci? Mi się wydaje, że tak. Ale tam nie przejdę. Ja tu w ogóle mogę przejść? Nie wiem.
Coś tu złego jest bardzo, mi się wydaje. A nie, oni się zbugowali po prostu. A, jeżeli nie wiecie, to wyszedł update do tej gry. I drony mają się już nie bugować w geometrii ogólnie poziomów. Interesujące, grenadierzy. Są bardziej niebezpieczni, są bardzo niebezpieczni tak naprawdę. Czy byk leci do mnie? Tak. Czy ja mogę? Czy ja mogę? Nie dowiem się, czy mogę. Ja chciałem tą umiejkę właśnie. A nie, nie mogę na nim jechać, okej. Okay. Dobra, mogę rozwalać duży przeciwników, no. I bardzo bym chciał to zrobić. Sobie był ten biomechanoid, mogłem to ten. Mogłem to wykorzystać. Żeby był sam. God damn it. Będzie jeszcze okazja. Obiecuję wam, że będzie jeszcze okazja. Miałem za jakieś czasu użyć i dalej go nie użyłem. Dobrze, mam wyekwipowane. Użyję go. Obiecuję. Następna walka, użyję go. Żebyście zobaczyli co i jak. Ja widzę tu na razie myślę Fall Dead także. Zbadaj bunkier. Dobrze. Nie widzę przeszkód i problemów. O, w dupę. Charlie. To jest okazja, żeby go załatwić, nie? Wręcz, w sensie. Bo ja nie zdążyłem oczywiście. Oho. Brandt! It looks like you may have discovered something of great value to the EDF. I'm sending some of my men to retrieve the manuscript. I know an expert in Moscow who may be able to translate the Proto-Slavic. Keep digging, and remember, because of the potential sensitivity of this information, the entire operation has been classified top secret. Hmm? You are to communicate about your findings with no one except myself. Understood? Dobrze, w porządku. Tutaj ma 168 HP, tak by the way. Fucking hell. Tu możemy wejść. Nie wiem, czy coś tu będzie. Niektóre drzwi się da otworzyć, ja o tym nawet nie wiem. Jakaś szczelina jest. Bo też mówicie mi o sekretach i ogólnie o tym, że na przykład czegoś nie wiedziałem. Okej. Okay. Tylko, że człowiek jak ogląda, to widzi więcej niż jak gra, także. Wiecie, jak to jest. Oho. O, w dupę, trochę ich tu jest. Proponuję. Takie coś. To zazwyczaj rozwiązuje wszystkie problemy. Zdychaj gruby. No. 1000 metrów. Gdzie ten bunkier jest? Jak daleko? Ale nie można pływać, okej. Okay. Ciśniemy dalej. Rakiety. Okej. Okay. Fajnie wygląda to światło. Mhm. Bardzo. Ło! To się wystraszyłem! O, mygy. Dobra. Cześć. Czy ja mogę? O, właśnie. Chyba nas panu. 900 damage'u, holy shit. Co mamy? Był pancerz, czy? Jakieś nagranie. Teraz już nie wiem. Pieprzone gnary, niech ich szlak trafi. Teraz się boję tu chodzić. Słusznie. Teraz czekam, aż kamikaze będziemy mogli zabić wręcz. To będzie niesamowite. Wiem, że były modyfikacje, to jest sama 3. O, w dupę, no to nie fajnie. On się przez takie tanie broni? Poważnie? Co za byk! Pum! Tyle go było? To jest sama 3 modyfikacja w warsztacie. Czy można było właśnie... Czy to jest bombardier? Czy my go widzieliśmy wcześniej? Widzieliśmy go wcześniej, okej. Okay. Nie byłem przekonany, czy go widzieliśmy wcześniej. Chyba mam się pociski zbugowały, no ale to nie jest mój problem, ani moja wina. Więc no, a tu jeszcze jeden kolega jest, cześć. Tyle? Chyba tyle. Idziemy na górę. Tutaj nie ma barierek, łatwo stąd spaść. Pewnie jest sekretów, a sekretów, od cholery, no ale czy ja je znajdę? Pewnie, że nie. F6 sobie walniemy. Kolejny spalacz, fuck. Dużo tych małych, o fuck. Chyba tylko po to, żeby on ich zabił. No, było blisko. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. To jest sporo spalaczy, nie wiem czy mi się to podoba. 1000 metrów w tą stronę, ale sekrety w tą stronę zakładam. Boże, boję się, że mi z niej wyskoczyło na ryło. To jest guzik. Tym bardziej to mi się nie podoba. Jeszcze raz F6. Klik. Tak, przeczuwałem właśnie.
Sekretna grupa bez głów odnaleziona. Chyba tyle, panowie, z was. Czy jak tu wsiądę, jak nie te guziki wsiądę, gdzieś pojadę? Jeszcze raz zapis, bo się boję. Nie mogę na dół zjechać? Czy nie mogę być w środku? Nie, zepsuła się w ogóle cała winda. Man! Myślałem, że mogę gdzieś na dół zjechać. Lame. Lame. O kurwa! To był ten mały skurwiel, no. O! I fucking hate spiders, ok? Teraz tam nie wejdę. Żadna siła mnie nie zmusi, żebym tam wszedł teraz. O, ja pierdzielę. O, w mojde. O, jak się wystraszyłem. O, ja wiem, że się zesem, jak tu wejdę. O nie, o nie. O nie. I tu nic nie widać. O nie. Dobra, fuck it. O nie. Nie, 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 to nie jest wcale icha. To ci pajęczyny? Nie, myślę, że to są pajęczyny. Ale pewnie będą pająki wszędzie. O nie. O nie. God fuck help me. Widzę te dziury wszystkie, ja wiem, co z tego wypełznie. Grałem trochę w Seriusa, bo ja wiem, co się szykuje. O, w mordę. You know what? Okej, okay, dobra, fuck it. Fuck it, fuck it. Ja nauczyłem się mówić w życiu fuck it. Niech się dzieje. Dawaj, zamykaj te drzwi. Zamykaj te drzwi. Dawaj te pająki. Albo skoczki. Skoczki mogą być. Skoczków się nie boję. A jest tylko jeden. Będzie za chwilę masakra. Już biorę. Jest boss tych skoczków? Dobrze, myślałem, że pająki. Skoczki to wyjebane. Chociaż są gorsze od tych pająków, bo... What? Czy to jest nawiązanie do bossa w oazie? Nie tylko w oazie? Chyba tak. Jest nawet chyba ta sama luta, nie? Jeżeli dobrze pamiętam. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Ale chyba się nie mylę. Jakby to jeszcze trafiało tak dużo razy jak strzela, byłoby super. No ale dobra, wystrzelamy się z tego i będziemy potem kombinować. I tak tu mamy chyba jeszcze amunicję jakąś. Nie jestem przekonany, ale te skoczki, no, to jest wyzwanie tutaj. Na wyższym poziomie trudności byłoby tutaj średnio. Dobra, już mi się tego brakuje. Użyjemy sobie tego. No nie wiem, czy to jest efektywne jakkolwiek, chyba nie. Dobra, dopiero połowę im zjechaliśmy, nie ma amunicji już. O, w dupen, szwancen, kurwen, machen. Dobra, moja nadzieja jest taka, że się zablokują gdzieś i będę mógł dużą grupę po prostu strzelić z tego. Albo zrobię tak. Nie wiem, niech się dzieje. O, tutaj są. Chyba jednego trafiłem, choć ja nie wiem, czy go zabiłem, chyba nie. Dobra, tylko dwóch zabiłem, też nie jestem przekonany. Dobra, nie jest źle. Ale fajne, to zawiązanie. I te zawiązania są zawsze fajne. Macie! Uff! No tu jeszcze mam trochę amunicji. Nie wiem, czy zebrałem, czy mi została. Nie mam żadnego pojęcia w sumie. No, może być to, ale jako dwa. Dobra. Został jeden? Tego nie wiem. Chodź, kolego. Chcecie wręcz zabić. Dobra, został jeden. Fuh. To było fajne. Myślałem, że będą pająki. No, były skoczki, teraz się skoczków nie boję. W sumie bym nie wiedział, że to jest pająk, ten przeciwnik, to bym się go nie bał. Chyba. Tak by to działało. Chociaż nie jestem przekonany, bo to makówka już nie działa, więc... Nie wiem, nie jestem przekonany. I tak jest sobie 700 metrów, więc możemy się na pająki na spokojnie natknąć, więc... Oh man. O boj. Nie, proszę. Super. Się zbyt powoli otwiera. Dobra. Let's go up. Cześć. Gnoje. Wiedziałem, kurwa, że się pojawicie w końcu. Skurwysyny. Coś tak przeczuwałem. Pancerz i zdrowie. Zdrowia dalej mamy ponad 100. Grubo. Opowiedz zdrajcy. Samo osiągnięcie.
You do not need to contact EDF Central Command. This is a specialized AAA matter. And I will be sending you two of my best soldiers. You probably heard of them. Sirius Sam and Hellfire. They will make sure you're safe. Until then, just hunker down and keep digging. They died waiting for us to arrive. Brand, you sick, selfish shit. How long have you been planning this? Co za chuj? Nie dziwne. Tu się dowiemy pewnie więcej właśnie o generale Brandzie. I jak do tego doszło, że on nas zdradził. Bardzo fajnie. Pająki? Chyba? Nie, cleary! Dobra, to w sumie gorzej. Jest za mało miejsca i za dużo ich jest, żebym korzystał z dwójki. Takie jest moje zdanie, także... No, spróbujmy, postarajmy się. Gdzie on jest? Tutaj, dobra. Mogę się zawsze cofnąć, nie jest problem. O, tu Zelota jeszcze leci, dobra, to się wycofujemy w ogóle bez dwóch zdań. O, w dupę. O, jestem w dupie, totalnie. Muszę stąd uciekać, muszę stąd uciekać. Przez te drzwi. Oni się nie mieszczą tu? No co? Oni się tu nie mieszczą. Naprawdę, ale lipa. Nie wierzę w to, że się tu... O! Nie mieszczą. Nie wierzę w to, no po prostu w to nie wierzę. Hej, stary! Dobranoc. Okej, tu leci jeszcze. Jeszcze? Nikt nie zablokował tutaj obok. Tu mam w ogóle do rakiet skrzynkę. Bardzo miło zresztą. Dobra. Gram na trzecie o sobie, bo trochę się tykam. Więc wiecie. Stop, stop, co? Czy wy to słyszycie? Coś tutaj jakby rury odkręcało. I sekret? W tym miejscu gdzieś. Nie wiem, ale to może być sekret, bo coś tutaj ten świszczy. Skrobie tak jakby po tych. A tu tego już nie ma. Ha, jestem ciekaw, czy to w ogóle było. Trudno się mówi, lecimy dalej. O, w dupę dostaję tutaj pancerza i życia. Uhu, dobra. Widzę, że jest winda na dół. A jak winda, to wszyscy wiemy, co się szykuje. Wszyscy powinniśmy wiedzieć, co się szykuje. Kamy guzik dostajemy w pierdol. Standardowo zresztą. Lecimy! I oczywiście bardzo powoli, winda jedzie. Standard. O ty! Co? Okej. Okej. Gdzie jest ten bombiarz? Tam. A trochę ich tu jest, nie powiem. Nie wiem, kogo teraz strzelać. Tu jest biomechanoid jeszcze, okej. To jest poliw? Nie, to jest, Boże. Poliw w takim miejscu. To jest to po prostu ten. Jak to jakoś się nazywa? Fuck my life, to jest dron. Zapomniałem, jak on się nazywał, lol. Obra, wiem, że skoczki były ważniejsze, ale jakim sposobem uznałem, że oni są ważniejsi. Dobra. Naja, stary, miało ci było poznać. O, spalacz tutaj? O nie, jeszcze kamikaze, fuck. Ale dostałem teraz, przed chwilą. Od tego skurwiela.
Padł, dobra. Okej. Okay. Cześć koledzy. Gdzie jest ten Aldurian? Nie powiem, że nie dostaję w ci, bo dostaję w ci. Tutaj gdzieś jest, czy po prostu kula? Jeszcze jeden Aldurian jest, okej. Okay. To jeszcze jeden będzie? Boże, nie wiem w co strzelać. Absolutnie nie wiem w co strzelać. A chcę wszystko zabić. Oj, tak się blokowały te i tak czy siak, więc Crowdy musi to jeszcze naprawić. Right, dużo dronów się pojawiło nagle. Nie wiem, czy mi się to podoba. Absolutnie mi się to nie podoba. Czy ja strzelam? Clear? Czy to, no clear, dobrze powiedziałem? Chyba nie. Że on to przeżył? Ja nie wiem. Oż ty w życiu. Pan gruby. Kolejny pan gruby. I kolejny pan gruby. To jest nie fair, tylko tak jak chciałem powiedzieć. To jest strasznie nie fair. Gdzieś jeszcze? Nie, okej. Boże, się na tym poziomie dzieje. Na tym poziomie się dzieje więcej niż na poprzednich naraz. O, ten spalacz tu w ogóle leży. Mogę go tak... Pum. Ja mogę nim ruszać po prostu. Okej, okay. No i grubas, masakra. Zdrowie, amunicja. Oj, kolejne nagranie. This is just a bunch of rocks. Well, who's talking now, huh? They refused to bring me those crystallized black holes, but I found a way to get them. The portal works. I was on the other side. Looks like it's still somewhere north, probably Antarctica or something. One throwback. You have to install the crystals on both sides, or the portal will only work for a short time before it throws you back to the cave. Mantle's minions found the bunker today. I'm out of time. Luckily, I prepared for this. Wait, what was that sound? Chyba się nie przygotowałeś, bo chyba on leży martwy przy tym nagraniu. Tak mi się zdaje. No ale cóż, każdego szkoda, nie? Czarna dziura skrystalizowana, my pamiętamy tę część czwórki. Bardzo chętnie bym to przyjął, bo to jest potężna broń. Guys? Pancerz plus jeden, ohoho. O nie, nie. Oj, nie, nie. Nie podoba mi się to ani trochę. Okej. Okay. Co tam się dzieje? Hello? Co? Czemu to nie działa? Proszę otworzyć. To się tak jakoś aktywować? Znaczy, wono się tak jakoś aktywować? Po raz kolejny pytam. Nie wiem, nie wiem. Kartka. O Boże, raport dotyczący badań nad prasłowiańskim rękopisem. Zespół badawczy przeprowadził wstępne oględziny starożytnego rękopisu znalezionego na stanowisku archeologicznym nr 36. Pobieżna analiza lingwistyczna wskazuje, że tekst napisany został w jakimś języku prasłowiańskim, co utrudnia tłumaczenie, wiek artefaktu jest zróżnicowany. Najstarsze strony pochodzą z... okej? Okay, z tego wieku, ale niektóre mogą zostać nawet... okej. Okay. Powstrzeć... okej. Okay. Postumaczyć grupy nazwanej z... Powodzenie z Janami. Wydarzenia opisane w księdze mogą tworzyć pełną historię w tej sekty. O starożytności pośredniowiecza. Pojawiają się sugestie, jakby korzenie tkwiły w historii starożytnego Egiptu i miały związek z kapłanami w Tebach. Teby to nie były przypadkiem, nie były przypadkiem poziomu w stacie? Opracowana księdze sugeruje, że część kapłanów zmuszona była do ucieczki z ojczyzny i rozproszyła się po świecie. Część z nich dołączyła do wschodnioeuropejskich plemion słowiańskich. Zanim jednak ten tekst zostanie przetłumaczony przez prawdziwego eksperta, to jedynie domysły. Ostatnich kilka stron napisanych jest po Cerkiewno-słowiańsku, choć w dosyć niepopularnym dialekcie. Tekst głosi, że ostatnia osada znajdowała się głęboko we wschodniej Syberii, a jej mieszkańcy uciekli przed inwazją Mongołów na Ruś. Pod koniec... Który to jest wiek? XVI wieku? ukryli się w kilku podziemnych systemach jaskiń, próbowali chronić swoje artefakty przed poganami. Pasuje to chyba do niektórych syberyjskich wierzeń ludowych o tajemniczym ludzie
cudów, który zszedł pod ziemię wraz ze swoimi skarbami, albo zajęcie gdy kozacki ataman Jermak rozpoczął podbój Syberii przez Rosję. Rękopis ten zdecydowanie ma duże znaczenie historyczne, należy go dogłębnie zbadać. NDA Volkov, główny badacz. To był najdłuższy tekst, który czytałem. Czemu jest tak ciemno nagle? Idę stąd. Co tam się dzieje w ogóle? Chcę to otworzyć. Open. Dude, please, chyba że to jest powrót po prostu stąd. Jak już tam pójdziemy, to jest po prostu powrót. Bardzo możliwe, chodźmy tam dalej. F6. Co tu się dzieje? No tak, no tutaj mam być. Mam iść dalej? No dobra, idę dalej. Nie wiem, to... Haha, to wygląda jak time lock. Tak trochę, zamek czasu. Z trójki z pierwszego starcia. Tak troszeczkę. Nie dużo, ale troszeczkę wygląda. Taki wyrośnięty time lock, bym powiedział. Co się w ogóle dzieje? Co wyście zrobili tutaj? To jest moje pytanie. Zrobiliście jakiś Armageddon totalny? Ja nie wiem. Szukam sekretów. O, proszę bardzo, na przykład tutaj. Ale patrz, jest maksymalny, więc to nie był sekret. Nie był sekret? Poważnie? Okej. No dobrze, panie Bobrze, no nie pozostaje nam nic innego, tylko wejść w ten portal, nie? Let's go! Gdzie jesteśmy? O kurwa! Tyle do powiedzenia! Co to są za gnary? What the fuck? What the fuck? Okej, dobra. Chcecie się napierdalać, napierdalajmy się. Bo zachowują się jak gnary i jak knuby jednocześnie. Chcecie się napierdalać? Proszę bardzo, jestem za. Skurwysyny, jestem za. Dawajcie. Sprawdźmy się, co? Kto jest mocniejszy? Ha? Ja czy wy? Sprawdźmy się. Lecimy. Ale byśmy przeraz teraz miotacz ognia. Oh my god. Dobra, uciekamy, bo tu dobiegnie do nas kolega. Tu mamy pancerz. Nie, to jest po was. Jesteście prosi do pokonania. I to fest. Do kogo do nas biegnie? Trzeba uciekać. Au. Wy się zadawaliście duże obrażenia, wy nie zadajecie dużych obrażeń. Cisnął we mnie Yeti jakąś kulą. What the fuck? To było zajebiste swoją drogą. Omega, omega. Oh my fucking god. To są bossy już tak typowo. Bliźniacy! Na Bracti mi rakiety będę musiał dawać kuszą, a nie wiem jak kusza będzie efektywna na nie. A te gnary... Dobra, dostań z tego. Dobrze, bardzo mnie to cieszę, że dostałeś. Tak powinno właśnie być. Proszę bardzo, smacznego. O, ale dostał pięknie. Jestem ciekaw, gdzie my teraz jesteśmy? Co to w ogóle oznacza? To w ogóle jest taki sekret? Czy to zajmę zajęć czegoś? I don't know, but I'm having fun. Bardzo fajny boss fight. Ale wy umieracie. Ale macie mało zdrowia. I to widać. Ale macie mało zdrowia pomału. No i dobra, no i teraz kusza, sprawdźmy. O kurde. Jak kusza będzie? Daniel! Dobra! Chcesz w oczko, kolego? Oj! Dobra, trochę efektywne, bo będzie tylko tak łoić. Jednego i drugiego. Nie wiem czy... jak... Oho! Jak pierwszy umrze, to się drugi wkurzy. Ale lepiej, żeby tak nie było. O, dostał w oko, pięknie. Idealnie w oczko dostał, kolega. Chcesz umrzeć? Bardzo, mi się wydaje, żebyś bardzo chciał umrzeć. Ja też bym chciał, żebyś umarł. Bo no niestety musisz. Wybacz mi. Gdybym mógł, bym cię oszczędził, a jesteś po stronie wroga, więc no niestety. Zdychaj! Któryś z was przynajmniej. Jakimś cudem utrzymuje ich po prostu w tym samym HP, no nie? Ale ten jest ten u góry. Chcę nie zabić więcej w tym samym czasie. Uff! Okej, to zadaje mi teraz niezłe obrażenia. Dobra, uciekamy, uciekamy, skoro na mnie szarżuje kolega. Jeden padł. I drugi padł. Pięknie.
Zamknij portal, no żeby się nic nie dostało tutaj już. Byłoby mi się wydaje najlepiej. Holy shit. Para kryomorficznych gnarów. Fuck me. A to było samica i samiec. To ma sens teraz. No to nieźle. Mamy czarną dziurę. Alfa i Omega. Zrobiłem osiągnięcie. I tutaj też mamy czarną dziurę. Portal został zamknięty. Okej, okay, teraz się trzeba stąd wrócić, ale zakładam, że ta właśnie tutaj winda nas tam zaprowadzi do wyjścia. Także. Czarna dziura, bardzo potężna broń. Tak, no i teraz możemy tu jechać. Tak? Tak. Dobrze myślałem. A jedziemy już, okej. Okay. Ja coś zepsułem, bo byliśmy tam już. Co? Chwila, stop, wyć mnie. Tam na dół na chwilę. Czarna dziura. Boję się stąd teraz wyjechać. Ja nie wyjadę tą windą, co zabiłem tych gości, prawda? Zawsze mogę na dół zjechać, to nie jest problem. Nie, to nie jest chyba ta winda. Nie, to jest inna winda kompletnie. Okej. Okay. No tu jest na granicy generała Branda. Dobra, wychodzimy stąd. Jeżeli damy radę w ogóle. Dobra, to jest tutaj. Zapominałem tą windę, jak tu wchodziłem? Aż dziwnie. No ale dobra, daliśmy radę, przeżyliśmy. Super. Super to był ogólnie ten, misja poboczna, super była. Strasznie rozwinięte tutaj są misje poboczne. Ta kompletna fabuła o czymkolwiek, o czymś innym, no nie totalnie. Aj, jak tu nie kochać Siriusama? Powiedzcie mi, jak nie kochać Siriusama? Nie da się. Dzięki słuchu, że wyszłoś. I teraz przez ciebie będę ja się jeszcze na kamerce, no ale oh well. Nice. Tylko tyle? Kurde, nie mogę jej trafić. Dobrze. O, to nie tylko tyle, bo tam jest Knum. Dobra, czekaj, czy Knumowi mogę... Nie, Knumowi nie mogę zrobić za taką wręcz. Nie mogę, przepraszam bardzo, mogę. Chociaż on pada, nie? No to sprawdźmy, jak wygląda atak na Knumie. Chyba, że mogę go tylko ujeżdżać, nie mogę mu zrobić ataku wręcz. Bo dziwne byłoby, gdybym Knumowi zrobił atak wręcz. Mogę! Co? Zabiłem Knuma wręcz! Zabiłem Knuma wręcz! Okej! Okay. Jestem absolutnie za! Czekaj, coś mogę robić. Idziemy dalej. Kontynuujemy poziom w końcu, tak normalnie. Bez misji pobocznych. Jezus Maria. To było coś, to mi się bardzo podobało. Ten boss był niesamowity. Okej! Okay. To jesteście wy? A tak. Hey you, stop! To jest Ivan. And I will shoot. Easy, dude, easy. Amerykaniec. Who are you? Tell. My name's Sam Stone. I'm looking for some guy called Letoff. Ivan, what the hell? Serious Sam, I told you he'll come. Put your gun down, you idiot. My friend, I'm so glad you are with us. Sorry about Ivan, he's a slow learner, you know. No worries. So, let me introduce myself again. I'm Igor Letov, and this is my valiant partisan squad. Damn. Natasha. Hi. Vlad. Hey. And Ivan. We are your biggest fans, man! Okay. Miło. Oh, I'm flattered. Nice to meet you guys. Open the gate! Puścili Siriusama. So, what's the plan? There is a train depot at the end of this village. We saw a locomotive and some wagons over there. I am sure we can run that thing and use the train to move to the nearest town called Ustinov. You'll be able to get to Tunguska from there much easier, but... Siriusam Muga faktycznie! But za okularami! We have to assemble the train, and there are too many enemies out there. We have to fight for the depot. Oh! Here I thought it'd be something difficult. Let's roll! No wiemy, to jest zaraz na kamerce przez to pieprzone słońce. A box with a new toy near the fallen EDF convoy. Wanna take a look?
Is that even a question? Hell freaking yeah! Chyba dwa karabiny w ogóle trzyma, tak samo jak ja, brother! Jesteśmy tacy sami. Oni mają broń dla mnie, dobrze zrozumiałem, tylko gdzie? Join Ledov, czy Lidov, czy jak on się tam nazywa. No mamy cztery nowe postacie. Trzy w sumie, Natasza, bla bla, wrogowie. Parak, kriomorficznych gnarów. Kurde. Na miniaturkę byliby fajni, no ale nie mam jakich nawet wyciąć. To się. Spoko. Tutaj gdzieś jest, o jest broń. Co to jest? Spalacz. Ciało promieniowe, gdzie mam broń tego gościa? O kurde. A, bo będzie wybuch. Okej, ja sobie. Bo będzie wybuch. Czaję. W porządku. Toilet. Co to w ogóle ta książka jest? Cocked, locked. To z tym do lekarza trzeba iść. Zdecydowanie. Jak cocked jest locked, to trzeba do lekarza iść. No bo jak to działa? Bardzo przyjemnie. No, będzie bardzo, bardzo dobra broń. To, żeby sobie ogarnąć, jak najbardziej. Coś jest? Nie, mogłoby być, nawet chociaż jedno zdrowie. Jako sekret, no ale nie, po co? Hello, o, w mordę, okej. Okay. Przeczytajmy naszą nową zabawkę. Wow! Żyć, nie umierać. Wow, to jeszcze wybucha! No to grubo! Dobra, mogę? Nie mogę, shit! A może bok? O Jezu, ale dostałem teraz obrażeń! Chciałem tylko spróbować, no! Gdzie jesteś, kolego? Tutaj! Tyle cię było! Ale to jest potężne, wow! Dlatego będę oszczędzał, zdecydowanie. To jest mega potężne, zabijecie go kiedyś? Aż trzy wypuścił? Pojebany. Pojebony. Dobra, ta broń jest ultra potężna. Jezu. Bardzo mi się podoba. Me like it. Very like it. O, siedzicie. To było na trailerze. To było, tam, to miejsce było na trailerze. Ten widok był na trailerze. Sprawdzimy tego biomechanoida teraz. Jeżeli się uda, oczywiście. Nie, nie uda się, dobra. Never mind. To było na trailerze. Ojej! Au, okej, dobra, w porządku, rozumiem. A się z bitem to zgrało. Bardzo ładnie, ej! To było piękne pająki. Tylko jeden? Tak trochę dziwnie, nie uważacie panowie? To trochę nie pasowało, tak trochę antyklimatycznie. No ale okej, w porządku. No i dobijamy godzinę już odcinka pomału, także ten odcinek znowu będzie miał ponad godzinę. I to lekko. Tu w ogóle to możemy rozszerzać, to są po prostu, nie wiem, jakieś twórców po prostu. Tagi. To by wychodziło. Fajnie, że jest w sposób ten, wymodelowane wszystko wszędzie, bardzo mi się to podoba. Dostałem tyle obrażeń, że chyba sobie live użyję jeszcze jeden. Mam tego w ciulto. No i teraz możemy działać. Zagięcie czasu jeszcze raz. Muszę wyekwipować tego użyć w końcu, fuck me. Teraz. No. No i to fajnie wygląda. I fajnie działa przede wszystkim. Dostał w głowę! Serious time. No i zajebiście. No, tak działa zagięcie czasu. Będziemy sobie testować już te bronie oczywiście. Gadżety. Zostaną nam
poziom i trochę tego do zrobienia, do przetestowania tych wszystkich rzeczy. Ale co możemy przetestować następne? No nie wiem, no. Stakowany dron jest bardzo dobry, chociaż sobie nie jest aż tak dobry, możemy go użyć. Ja będę przeciwniki teraz, gdzieś, jakieś. I'm still here. Dawaj, dronie, atakuj Knuma. Dawaj go, dobrze. Oj. I co, on w ogóle coś zrobi? Atakuję tego drona, zostaw mojego drona. Co za koleś. Hej, stary. I dron go zabił. Jestem na psychowakacjach. A mój dron się zniszczył. A on się niszczy w momencie, kiedy już przeciwników nie ma. A dobrze, rozumiem. Smutek fest, no ale cóż. Mój kolega dron upadł. Dlatego jak jest duża walka, to warto go wziąć. Jak ci kamikadzy byli, warto było go wziąć. No ale dobra, trudno się mówi. Dobra, czy mi się uda w końcu, o Jezus. Czy mi się uda w końcu zrobić atak wręcz na Biomechana idzie? Nie, tylko dostanę po prostu żądłem w dupę. Nie wiem, gdzie mam zapis, więc nie chcę umrzeć. O kurde, dobra. O, 8 HP. Dobra, okej, byko jak mnie dorywał. Nie wiem, gdzie mam zapis. Nie wiem, gdzie mam zapis. Przed tym? To ponownie tutaj, panie i panowie. Lecimy z nimi. No i teraz znacznie lepiej. To wszystko wychodzi. Temperatura krytyczna, dostałem osiągnięcie. Chyba 10 spaliłem przeciwników, ale teraz... O, będzie smażelnica kompletna. Zapomniałem, że mogę 2 wziąć. Gnary? Chyba gnary! Tylko jest sporo ich. Jezus Maria! Wow! Ja nawet nie widzę, to zabijam. I co się działo przez moment, ja nie wiedziałem. No nieźle. Ten spalacz ma potężną broń. Naprawdę potężną broń. Nieźle. Boże, ta broń to jest naprawdę cudo. Nie mam minigana dalej. Ale wątpię, czy będziemy mieli tutaj minigana, bo Sowieci i minigan sobie raczej nie łączy niestety. Możemy iść tutaj właśnie, w lewo i w prawo. Nie, to są miny, okej, czyli tu nie pójdziemy. Czy tam też są miny? Tak, tu też nie pójdziemy niestety. Zostaliśmy zablokowani. No ja dobra, F6, nie wiem czy zapisała mi gra czy nie, ale zapiszemy sobie. Tu jest zapis, tak czy siak, dobra. A. O Boże, piękna odpowiedź od Rosjana. Piękna odpowiedź. Kolejny pół umiejętności. Co tym razem sobie weźmiemy? Wy chyba wiecie, co sobie weźmiemy. Fuck yes. Ujeżdżamy bykołaki i knumów. Jak się uda oczywiście. To będzie bardzo fajne, żeby to sobie ogarnąć, bo tego nie robiliśmy w czwórce, tak jak mówię. No i zabiliśmy Knuma wręcz, co? Dalej to jest dziwne dla mnie strasznie. Knum wręcz? Ej, mam to samo! Co ty teraz? Spaliłem spalacza, no, wygrywałem osiągnięcie, tak myślałem. Ogień zwalczy ogniem. Tak myślałem, że dostanę osiągnięcie. Oj, panowie! Skąd ty się w ogóle tu wziąłeś? Z prawej strony przebieg niemożliwe. Dobra, dostajemy amunicji do tego strasznie dużo, także nie będę się ograniczał, mi się wydaje. To w ogóle śmiesznie jest położone dla nas. Amunicja do kuszy max. That's what I like to see. Hello? Hello? Anybody home? Come on! Yes! Udało się! Ale coś mi to dało. Niekoniecznie. Tu niby jest do wybicia się deska. Niby.
No coś tu będzie w takim razie? No, powinno być, come on. Come on game, tu powinno coś tutaj być. O jest, no właśnie. Hulajnoga. W sumie hulajnoga też fajna sprawa, żeby ją położyć. Mamy dwie hulajnogi. Ops. Ktoś się chce jeszcze napierdalać? Nie wydaje mi się. A jednak ktoś chce jeszcze. O, big mistake. Jak na moje big mistake. Panowie, big mistake. A to jak to dwa na to jest tak potężne. Dobra, nie mam amunicji do tego już niestety. Wiem, że nie będę ograniczał, po czym mi brakło amunicji. Ups. Elektryczność, to zobacz sobie taki inny laser gun, po prostu. Jestem ciekaw, ile będziemy mieli, no, w Sirius Samie później. Chyba ja tu dostanę pewnie bubu. Chociaż nie. Tu nic nie ma po prostu. Czemu wy tu idziecie? To nic nie ma. Wiem, że ja tu wszedłem, ale wy nie musicie, tu po prostu nic nie ma. Tu nic nie ma. Szkoda. Tam coś się świeci, ja to widzę. Jak tam przejść teraz? Tutaj, ja tu widzę, ja tu wszystko widzę. Tutaj się świeci coś. Dajcie mi tu przejść, no właśnie. Dziękuję za kolejnego drona. Hello beautiful. Czy tu mogę wejść na ten budynek z tego samochodu? Znaczy powinienem móc, dokładnie tak. Ale wątpię, że tutaj coś było jeszcze. Ops. Nie dostaliśmy się tutaj, chyba trudno. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Kontynuuję naszą podróż. Bardzo mi się to przyjemnie gra. Nowe broni i w ogóle wszystko dookoła zwiedzamy. Oż ty w życiu. Dobra. Ja się tu uchronię przed nimi? Nie wiem. Raczej nie. Ale czekajcie, jak tu przejdę, to mnie dostaną. Sprawdźmy. O, tutaj. Raczej nie, bijcie się, panowie. O! A nie, oni mnie tymi rzucają tymi gównami. Dobra, to mnie dostaną. W ten sposób mnie dostaną. A w ten sposób to sobie mogą. I ta filmka nie razu, nice. The fuck! Teleportował się! Spadłem, niedobrze. Dobra, dobra nas panu. No i teraz co? Cześć skoczki. Jeszcze jeden klik tutaj gdzieś jest. Guys? A nie, skoczy tutaj jest, dobra. A, klik tam, okej. Nice. Dwa koła obrażeń, no to są, widziałem dobrze? Jezus. Tu dużo obrażeń. Tutaj mamy rzeczy. Musimy po prostu wodą przejść tutaj na bok. Nie widziałem w ogóle tutaj przejścia na bok. Beka. O, pancerzik. Pancerzik. Dobra, trochę zdrowia, tu trochę zdrowia. Zajebiście. Lecimy. Będzie końcówka poziomu niedługo, czy jak? Bo tak już ten poziom trwa. No ale to przez ten sekret przede wszystkim. Nie jest sekret, tylko misję poboczną. Byłem w ogóle przeszedłem w innym wymiarze. Kompletnie wywalone na to. Okej. Okay. Fajnie wygląda ten deszcz, widzicie? Takie krople podskakują na ziemi. Detale, panie i panowie, detale. Co my tu z granatnik? Granatnik! Oni mówili, że każdy Rosjanin zna Sirius Sama. Ja się z tym zgodzę, ponieważ community Sirius Sama, jeśli chodzi o Rosję, jest tak rozległe, tak rozbudowane. Tak dużo osób w Rosji gra i komentuje, cały czas się interesuje Siriusem, że to jest szok. Naprawdę, zobaczcie sobie na internecie. Wszystko, komentarze i tak dalej, po trailerem Krautimu są po rusku. Wszędzie, wszystko. Więc to jest niesamowite. Tu też jest wymodelowane wszystko, bardzo ładnie. I tu jest schowany dron kolejny. Ile tych dronów tutaj jest? Jezus Maria. Tu. Mamy komentarze, pchać, co mamy robić? Mamy iść dalej, tak? Macie do pociągów, ja mam was pewnie ochraniać. No dobra.
No problem at all. I can do it. Czemu ta gra spowolniła? Bo mi tak spowolniła teraz gra, nie wiem o co chodzi. O, dobra, dobra, poczekaj, spokojnie. No, sam, dobrze. No nie możesz tu wejść, serio? Seriously? Are you serious? Sam? Tu jest coś? Spancerz? Miło. Kolejny sekret. Kolejny sekret jest masa dookoła, tak jak mówię. Ja na przednie poziomie było 27 sekretów na jednej mapie. To jest mega dużo. Okej. Okej. Tu możemy też wejść. Pancerze nie możemy nawet zebrać więcej. Wow! 200 to jest max. No tak. 200 i 200 to jest max. Nie mogę wejść pod pociąg. A tu jest z drugiej strony tego pociągu, coś jest? Mhm, tak. Wcześniej tu jest siatka, tu nie przejdziemy. Myślałem, że się niebiesko tutaj świeci, a nie tam. Dobra, to idziemy dalej. No, już ponad godzinę ten poziom trwa. Fuck my life. O nie, to są jump pady. O nie. O nie. Czas na jebane gojoka. No dobrze. To jest fucking go zatem. Cześć byku. Cześć kolejny byku. Nie widziałem was w ogóle. Ja zaczynałem strzelać, no ale okej. Wow! Ale rozwałka! No nie sądziłem! A z tyłu teraz lecą! Boże, tobie mechanoidy nie zabiją zaraz! Jest ich masa tutaj! Bo im pomagają, także nie jest źle. Tam Dionu w ogóle fikołki robił. Au! Dzięki stary, doceniam. Kurde, pieprzone byki, no zaraz umrę. I tak umrę, mi się wydaje. No, na pewno umrę. Zabrałem się do tego kompletnie w zły sposób, mi się wydaje. Dobra, ratujemy się. Ratujemy się. Co to było? Łoż ty w życiu! Wy tak na poważnie? Wow! Wiesz, nie musiałem być tu na górze cały czas, no ale... Jakim cudem postanowiłem być? O nie! Zrobię! Tutaj się schowam! Tu mnie złapią! Tu mnie znajdą! Uciekamy na górę! No i potem za mną, ale to szczegół! Kompletnie nieistotny! Fuck! Elektryczność, dobrze. Zdrowie. Dobrze. Dobra. Unikamy ich jak możemy. Okej, okay, no to co? Granatnik? Nice, to zadziałało pięknie. Nice! Dobra, te jumpady mi pomagają, bo ich wybija po prostu w inną stronę niż ja jestem, także to jest plus. Masz kolego, macie koledzy, bawcie się dobrze. O to chodzi. O to chodzi tutaj. Jak się zbakował ten graj w ogóle, co to było? O! Ciężko, ciężko, coraz ciężej. Mimo wszystko, coraz ciężej. Ty bombiarzu pieprzony. Otworzyły się drzwi. Sukces, osiągnięty. Tam w ogóle jest... Okej, okay, tego nie dostanę raczej. Chociaż może w sumie dostanę. O, może? Nie dostanę. No, zabili go w końcu. A my jakoś przeżyliśmy. Jak już się rzucili wszyscy na mnie. What? To było hardkorowe, nie powiem. Sprawiamy sobie amunicję. Pancerz i wszystko. Wow. No trochę dostaliśmy w chill, nie mogę powiedzieć, że nie. Aha! Doń lokomotywy, o! Swoboda ziemi! Za rodzinę! Za lepsze!
Right. We must protect the train. Dobrze. To w takim razie tędy do pociągu. A wprost, po prostu, tako? A, tędy, dobrze. A na dół możemy zejść? Jest jump pad, no dobra. Zejdźmy na dół w takim razie. No pewnie byśmy spadli, to jest jump pad, żebyśmy po prostu sobie wrócili. O, w ten sposób, dokładnie. No to sporo rzeczy tutaj jest, jak widzicie. Okej. Okay. Let's go zatem, it's go time. It's go time! Palimy jak poparzeni! Przeciwników wszystkich. Pięknie. Elektryczność, elektryczność. Elektryczność. Co? Ty pieprzony byku! Co za bydle! Wredne. Gdzie jest byk? Tam. Przesuń pojemniki stojów. Bohater akcji staje się. Ojej. Kogo wy zabiliście tu? Ja nie wiedziałem, że ktoś tu był. Więc lol. Dobra, idziemy do dźwigu znowu, co? A będziecie mnie osłaniać? Może być lipa. Granaty plus 4. Pancerziku. Dobrze, dobrze. A zanim tam pójdziemy, ja się zajrzę dookoła tutaj wszędzie. Bo tu trochę terenu do zwiedzania jest. Przejdziemy się na szybko dookoła. Żeby ten odcinek nie trwał też nie wiadomo jak długo. I tak już dwa, nie wiadomo jak długo. A mój co dał to strzelby? To mi się podoba. Tylko gdzie jest, gdzie jest wyrzutnia kul i wyrzutnia właśnie teraz autostrzelba? Gdzie te bronie są schowane? Gdzieś muszą być, tylko gdzie? Nie wiem, to są miny. No tam nie idziemy, bo wybuchniemy. No, lepiej tam nie iść. Coś tu jeszcze jest schowane? Pewnie tak. Nie może być jedyna rzecz schowana na całym tym poziomie. To jest niemożliwe. W całej tej sekcji powinienem powiedzieć, ale no nie wiem. Tu coś schowane na 100%. Nie? A z drugiej strony? No come on, man! Naprawdę? Mogę tu w ogóle jakoś skoczyć? Nie, skoczyć też nie dam rady. Okej, no czyli tu nie przejdę. Chyba, że mogę sobie kontener postawić gdzieś i wejść potem. No to na pewno takie coś jest. Gdzie to jest? Tutaj. Aha, tylko tam operuje. O, jest właśnie, widzicie? Pancerz na ten tym. Tylko mogę zrzucić? Jak się ten... O! O, rzuciłem go, proszę bardzo. Mam stoły usunąć, tak? Te pojemniki, dobrze. Tam jest nasz pociąg. Zakładam, że jest sekret z tymi kontenerami. No musi być. Nie ma innej opcji. Here we go. Dam radę? Ej! My takiego pociągu, dobrze. Komplement poszedł z Sirius sama. Aż miło. Kalopsi znowu. Okej. Kalopsi mi się nie podoba, że tutaj jest. Aż dwa. O, w dupę, ale dostałem obrażeń. O, to pieprzone kalopsy mi tak z takiego obrażenia zadaje. Dramat absolutny. To jest takie szybkie. Co mnie zabiło? Kalopsy, oczywiście. Dobra, chyba czas użyć tutaj drona. To nie jednego. Ja mam w ogóle zapis. Po tym dźwigu powinienem mieć zapis. Tak. Get fighting. Skąd wiecie, że się pojawią? Ciekawe. Let's go, dronie. Atakuj. Wiecie co jeszcze? Jak ten dron nie da rady, to użyjemy czarnej dziury. Ale po nie, użyjemy sobie latającej hulajnogi. Let's fucking go. No czemu nie? Czemu nie? Użyjmy tego, dla jaj. To jest mega szybkie, mega mocne. Czemu by tego nie użyć?
Ten jeszcze robi robotę z tymi clearami, bardzo dobrze. O to chodzi. A full HP? Pewnie. To Kalopsi w ogóle żyje? Nie, zostało zabite już, okej. Okay. Nie wiedziałem nawet kiedy. Ten pociąg może szybciej jechać. A co ja mam w ogóle zrobić? Chwila, stop. A, tego mam chronić, okej. Okay. A tym są rzeczy. Mogę sobie siedzieć na chwilę, tak. A nie, jest Kalopsi, fuck. Fuck, fuck, fuck. No i dobrze. Gdzie jesteś? Tutaj. To jest szybkie. Dobra, zdechło. No nie wiem, panowie. Of mordę. Uciekamy stąd. Trochę ich tu jest. Obserwuj. Dobra. No to jeszcze jedno. O, jestem boss. O, mordę. Dobra, to. Może przeliczyłem się. Nie zostajesz ustawi i zabijesz ich wszystkich. No to patrz. To było piękne akurat. Dobra, na ja, panowie. Bawcie się tam z boku. O kurwa, 3 kromy tam idą. Wow, okej. Okay. Tak, pamiętam, że mam ograniczone kroki i strzelanie w tym głównie. Wiem o tym. Nie wiem, czy mój dom w ogóle dalej działa i funkcjonuje. Chyba tak. Powinien zresztą. Dobra, zdychać knumy. I zabijesz wszystkich, no to pa. Czarnej dziury tu użyję, ale to będzie dobre. Zabiję go, dobra. No to dobra, no to tak, no to czarna dziura. Uwaga, panie i panowie, 3, 2, 1, jep! Tyle ich było. Taki kamikaze śmieszny. Tu już jeden padł. Tu zaraz padnie drugi. Czarna dziura, piękna rzecz. Ty przeżyłeś? Ty też? Jakim cudem? I padł, piękne. Dobra, ten zdechł. Tu już jeszcze jest? Tu jest kolega. Punk wciąż żyje, co? No żyje, ma się dobrze w AEW. This is one for the history books, fellas. Holy crap. This crazy bastard actually did it. I have one thing to say. Whoa. Whoa. Now I get all that serious Sam talk. No raczej. Dobra, lecimy. Więc raczej nie zbiorę, chociaż jeszcze elektryczność jest dla mnie. Zbiór zupełnie na full. No ale tak to kałaszniko, to będzie wiedziała amunicja wszędzie do niego, także na przykład tutaj. Także nie przejmuję się tym. Lecimy dalej. Chyba koniec poziomu zakładam. Tak, ostatni pociąg odjechał, dostałem osiągnięcie. Gitara? Mówili mi, że jak zobaczę gitarę, mam grać na niej cały czas. Zobaczmy. Hey, Americanus. Hey, dude, listen. If there's some problem, we... Let's wash out all stress together. Futka. Zbrodnia i kara. To nie była książka przypadkiem? Ja też pamiętam. Ostatni poziom. Zakładam, że ostatni poziom nazywa się Zbrodnia i kara. Pracowany czas gry godzina, czas gry 74 minuty. Ups! 916 sekretów! Aaaa! Dałem radę ponad połowę! Yeah! Zbrodnia i kara, co? Ostatni poziom. Zakładam, że to jest ostatni poziom. Nie wiem, czy jest więcej, czy jest mniej, ale zakładam, że to jest ostatni poziom. Posłyszałem, że jest 5 poziomów, więc no... Chyba to jest ostatni.
Mówi się, że Rosjanie to bardzo cierpli ludzie. Nie dziwię się, tyle tu śniegu. O Jezus. Kiedy to wszystko się skończy, odbuduję swoje studio i napiszemy kilka ekstra kawałków na temat tej wyprawy. Cóż, ojciec Michał pewnie trafił do nieba, więc na pewno... Więc nie powalczymy ramię w ramię, gdy ja pójdę do piekła. Nie zaznaczę, kiedy Igor gapi się na te wieśniowe panny młode. A, zasiebiona Remanowi. Nie posiadam zdolności telekinezy, ale ja też mogę z czymś niego rzucić. Natasza. Okej. Okay. Słyszałem kiedyś, że mental ma 1330 tentamacek wzrostu. A ile by tu mają tentamacka? No w sumie ja też nie wiem, więc... Jeśli w tej wojnie jest coś dobrego, to nasza wspólna walka. To kiedy powinien być jak wódka? Zimni. Na pewno nie brakuje mi oka. A, to oka, to jest jedno oka Olga. Okej, okay, dobra. Niech się załaduje, bo nie wiem, czy jest kascenka, czy nie. Mówi, że zobaczę gitarę, ma na niej get cały czas. Zobaczymy, może będzie miał gitarę tutaj gdzieś. Ciekawe, czy się nawalę z tym Ruskiem, czy nie. Nigdy nie widziałem, że Sirius sam pił alkohol. Nigdy w życiu nie widziałem, żeby Sirius sam... ...kilkowiek używki brał. W sumie podczas takiej wojny trzeba być trzeźwym cały czas, no nie? Miałoby to sens. Tak mi się wydaje. Dum, 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 dum. Kontynuuj. Jest cutscenka. Ale go rozjedzie. Ale go rozjedzie. Fuu. O, kolego. O! Hey, panowie. Oh man, I wish Father Mikhail was here with us. He'd have appreciated this ride. I'm an atheist, Sam, but I knew and respected Father Mikhail very much. He was a good man, real Russian. Let's drink for him. We were out. All right, you bastards, our stop. Pack your guns and get your asses out. Uh-oh. Okej, okay. Zapisujemy grę w takim razie. I dziękuję za oglądanie, trzymajcie się na razie, ścipali, zapraszam was na kolejne odcinki, na kolejny odcinek, albo odcinki Sirius Sam Siberian Mayhem. Trzymajcie się. Pa, pa.